Jestem człowiekiem w zasadzie bez nałogów. Paliłem zawsze mało, rzuciłem palenie. Powinien być alkoholikiem, bo przez rok pracowałem w wytwórni win i wódek i codziennie piłem. I nie jestem alkoholikiem. Mnie się to nie trzyma, ten nałóg. Natomiast jednego nałogu nie mogę się pozbyć. Muszę czytać. I to nie tylko gazety, ale książki. Jedyne, co zbierałem całe życie i teraz nie bardzo wiem, co z tym robić. Mam co prawda dzieci, wnuki czytające, ale nie czytają tego samego, co ja. Książka jest dla mnie czymś niezbędnym i dlatego cieszę się, że właśnie w tym dniu Światowego Święta Książki dostałem tę nagrodę w ZAIKS-ie honorowego członka. To jest naprawdę świetne dla mnie uwieńczenie, bo mi się to łączy, ta książka z tą nagrodą. Jestem dumny z tego, o czym tu się mówiło, że przed wojną, chyba w 1929 roku, tę nagrodę dostał Tadeusz Boy-Żeleński, którego ja czytam recenzję, nie słówka, tylko właśnie recenzję, prozę, eseje od 14 roku życia. Także w końcu napisałem o nim książkę, która była bestsellerem i została nagrodzona tu w ZAIKS-ie jako najlepsza książka 1998 roku, w rok później. Do Boya Żeleńskiego mam jednak jedną pretensję, że ja tyle o nim pisałem, a ono mnie nic. To jest uwieńczenie także wielu lat współpracy z ZAIKS-em. Ja chyba jestem w ZAIKS-ie od 1950 roku, przy czym wpisał mnie do ZAIKS-u Ludwik Starski, wtedy już członek zarządu, jeszcze chyba przed wojną był członkiem zarządu, a wpisał mnie dlatego, że miałem dostać honorarium za pomysł do filmu. I on nie wiedział, jak mi to dać. Najlepiej przez ZAIKS. I on mnie wpisał do ZAIKS-u.